Cześć, tu Agnieszka i wcale nie jestem w ogrodzie w Malmę, tylko w Belgradzie. Spędzę tu 2 tygodnie. Dlaczego? Opowiem na koniec. Mój pobyt w Serbii ma związek z tym, że mój promotor był narcyzem. Choć to jest chyba najgorsze ogniwo tego skomplikowanego ciągu przyczynowo-skutkowego. Dziś opowiem o tym, jak akademicka relacja z narcyzem wygląda na początku, jakie techniki manipulacji narcyz stosuje, kiedy chce cię wykorzystać, jak pracuje się w grupie, która de facto jest kultem i czy można zauważyć te znaki ostrzegawcze, zanim stanie się coś złego, czyli czy jest możliwa obrona przed manipulacją w miejscu pracy. Kilka bardzo ważnych uwag na początek. Ja używam słowa narcyz, dlatego, że po moich doświadczeniach, a opowiem o nich w szczegółach, jeżeli ta osoba nie kwalifikuje się do diagnozy narcystycznego zaburzenia osobowości, to po prostu ostatnie kilka lat nie ma sensu. Oczywiście, taka diagnoza może być postawiona przez psychologa klinicznego po ocenie, czy zaburzona osoba ma jakąkolwiek zdolność empatii, czy ma umiejętność oceny człowieka całościowo, a nie wyłącznie jako idealnego albo absolutnie złego, no i tak dalej. Ale bardzo wiele osób, które cierpiały nieprawdopodobnie z powodu relacji z kimś zaburzonym, czy to narcyzem, czy socjopatą, czy psychopatą, czy osobą z BPD, bardzo wiele ofiar uczy się psychologii klinicznej po prostu po to, żeby zrozumieć swoje doświadczenie. Nic innego dla nich nie ma sensu. Nic nie przynosi ulgi i często bardzo ciężko jest znaleźć psychologa, który rozumie mechanizmy toksycznych relacji i który się zna na zaburzeniach osobowości. I niestety zbyt często psycholodzy nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia i w podobnej sytuacji oskarżają ofiarę, dodatkowo wpędzając ją w traumę, a potem taki psycholog powie: co ty możesz wiedzieć, ty nie masz kwalifikacji do wydania diagnozy. No a co ty możesz wiedzieć, jeżeli żaden narcyz nie wyrzucił cię nigdy do kosza, jak zużyte opakowanie? Co ty możesz wiedzieć, jeżeli właśnie komuś zaszkodziłeś? Gdzie tu przysięga Hipokratesa? Co chcę przez to powiedzieć, że w wielu przypadkach amatorskie diagnozy są częścią samoleczenia i ofiary jak najbardziej powinny uczyć się psychologii, pisać o swoich doświadczeniach i próbować je zrozumieć poprzez słuchanie ekspertów, którzy znają się na zaburzeniach osobowości oraz poprzez słuchanie osób, które przeszły przez to samo. I bardzo często ofiara narcyza może być odpowiednio wyleczona i zrozumiana tylko przez inną ofiarę narcyza, bo to jest doświadczenie tak absurdalne, duszące i specyficzne. Z jednej strony oczywiście należy uważać, czy dany psycholog na pewno wie, co mówi, ale też z drugiej strony no, miejmy na uwadze, że niekoniecznie jesteśmy w stanie postawić diagnozę. Ale najważniejsza sprawa, nie musimy nikogo diagnozować. To nie o to chodzi. Bo jeżeli ktoś zachowuje się w taki sposób, że wyszukujemy w internecie, co jest z nim nie tak, to jest ogromny znak ostrzegawczy. Jeżeli ktoś cię nie szanuje, nagle zaczyna udawać, że nie istniejesz, jeżeli ktoś cię obraża przy stole, a potem twierdzi, że to był taki żarcik, jeżeli ktoś cię zbywa, nie wywiązuje się ze zobowiązań, jeżeli ktoś się wydziera, trzaska drzwiami, zdradza, a potem kłamie i nie można z taką osobą dojść do prawdy, i jak jesteście z nią w pokoju, to coś was aż pali w środku, jakby was dusiło, to słuchajcie. Naprawdę nie ma znaczenia, czy ta osoba ma NPD, BPD, ASPD, nie wiadomo jakie PD. Dbajcie o siebie i uciekajcie. I nie pozwólcie się tak traktować, bo to się nie zmieni. Nie dajcie się nabrać, nie będzie inaczej. I to jest trudniejsze niż się wydaje. Ja miałam to szczęście, że on był dla mnie tylko promotorem. Są ludzie, dla których to jest małżonek. Ale nawet ja potrzebowałam co najmniej 2 lat, żeby uwolnić się z uzależnienia, z więzów traumatycznych. To się nazywa trauma bonding po angielsku. I polega to na tym, że toksyczna osoba stosuje naprzemiennie okresy, w których jest dla ciebie bardzo miła i okresy, w których nie wiesz, co złego zrobiłeś, ale nagle dla niej nie istniejesz. Nagle cię obraża, trzaska z drzwiami, wszystko naraz, potem traktuje jak powietrze i później znowu ni stąd, ni zowąd jest dla ciebie przemiła. To daje taki sam efekt jak narkotyk. Z powodu tych dobrych okresów czujesz się jak na haju.
O, ta niemiła osoba wróciła mnie do swoich łask. Czujesz, że wtedy jesteś coś warty. Toksyczna osoba jest tak jakby pod swoją skórą i masz coraz większą potrzebę potwierdzenia przez nią, że istniejesz. Idziesz ulicą i czujesz, że twoje oddychanie, to, że tu jesteś, powinno być zauważone przez tą toksyczną osobę, bo inaczej cię nie ma. To jest narkotyk. I to nie jest miłość, to nie jest przyjaźń, to nie jest mentoring, to jest uzależnienie. I właśnie dlatego tak ciężko jest ludziom po toksycznej relacji, bo no, ktoś, kto nie rozumie tej dynamiki, może powiedzieć, dlaczego po prostu nie odejdziesz? A tu nic nie jest po prostu. I taki narkotyczny efekt narcyz po dłuższym czasie może osiągnąć nawet w osobie zupełnie zdrowej i niezależnej, pod warunkiem, że w jakiś sposób wszedł w pozycję kontroli. I to jest właśnie cel narcyza, kontrola. Narcyz ma bardzo głęboko zakorzenione mechanizmy obronne, które sprawiają, że interaguje z innymi ludźmi tylko po to, żeby ich kontrolować. Niektórzy uważają, że narcyzi mogą odczuwać tylko złość lub władzę i niestety również mogą być biochemicznie zakochani. Jednak inne osoby nie istnieją w ich świadomości jako ludzie tacy sami jak oni. Inni są po prostu środkami do osiągnięcia celu. Celem jest kontrola, jakakolwiek reakcja, pochwała czy nawet złość. Jeżeli narcyz cię skrzywdził, a ty go wyzywasz, to on się cieszy, że go wyzywasz, bo to znaczy, że wywarł na ciebie wpływ, że on ma znaczenie. Narcyzi żyją jako takie osoby zamknięte w lustrze. Nie mogą się wydostać na zewnątrz, nie mają spójnej osobowości. To, co robią i mówią, zmienia się w zależności od celu. Nie mają poczucia prawdy, a postrzegają siebie tylko przez to, jak wpływają na innych i co myślą o nich inni. Czy w takim razie nie jest ich łatwo odróżnić od reszty? No właśnie, bardzo trudno jest ich odróżnić od normalnych ludzi. Narcyzi potrafią być magnetycznie czarujący. Kiedy cię poznają, oceniają, czy jesteś dobrym celem, czy można cię wykorzystać. Jeżeli wcześniej nie miałeś do czynienia z zaburzoną osobą, nie będziesz w stanie wyczuć bardzo specyficznych i subtelnych znaków ostrzegawczych. Niestety, często o takich znakach uczymy się już po tym, jak narcyz nas skrzywdził, ale bez bycia skrzywdzonym nie mielibyśmy tej bardzo szczególnej wiedzy, która pozwoli takie znaki rozpoznać i zrozumieć. A jeśli już odchorowaliśmy jednego narcyza i żyjemy z powrotem w społeczeństwie i zauważamy, że ktoś zachowuje się dziwnie, w znajomy sposób, no to przecież nie jest tak, że od razu go skreślamy, tylko pamiętamy, co się stało, jesteśmy czujni, tak? Narcyz, no, nie ma empatii, ale im bardziej jest inteligentny, tym lepiej wie, że empatię trzeba udawać, żeby funkcjonować wśród ludzi. Przy okazji, on nie wierzy, że inni ludzie mają empatię. Myśli, że wszyscy udają. Dlatego chłonie wszystkie takie szablonowe pocztówki, żeby mieć szablonowe odpowiedzi na trudne sytuacje. Wydaje ci się, że och, on jest kochany, powiedział tak piękną formułkę, a on tego za godzinę nie pamięta. Nie pamięta też, że w ogóle coś ci się stało, bo on nic nie poczuł. Narcyz też próbuje, i zazwyczaj udaje się to fantastycznie, dokładnie pokazać ci to, co ty chcesz widzieć. Co chcesz widzieć w chłopaku, w szefie, w przyjacielu, w promotorze. Na początku znajomości uważnie cię studiuje i zasypuje cię tym, czego chcesz, albo czego według niego chcesz. Ale uwaga, aktor zawsze kiedyś zapomina swojej kwestii. Osoba, która nie odczuwa empatii, nie będzie potrafiła udać, że coś czuje. Osoba, która jest płytka, nie zawsze będzie potrafiła udać, że taka nie jest. I osoba, która jest wybitnie znudzona wszystkim, co nie dotyczy jej samej, i która czuje się zaniepokojona tym, że ludzie mają jakieś życie obok niej, nie zawsze będzie w stanie to ukryć. I tu jest lista dziwnych małych rzeczy, jakie zdarzyły się, zanim moja relacja z promotorem się zepsuła. Oraz historia uwodzenia, nazwijmy to uwodzeniem, czyli początku mojego doktoratu. Doktorat zaczął się od obiadu w restauracji, choć to jest nieraz standard. W jego mailach było:
Dużo wykrzykników, dużo uśmieszków, aż do takiego stopnia, że zastanawiałeś się, czy on powinien się tak zachowywać. No właśnie, narcyzi nie mają wyczucia. Miałam wtedy 24 lata, dopiero zaczęłam. On załatwiał mi z grantu pobyty w hotelach w Curychu i to w takich hotelach, w których dają czekoladki pod pościel. Zabierał na obiady, na dach Politechniki, zabierał na czekoladę do Lindensprungli, na Bahnhofstrasse. Czułam się dziwnie. Miałam wrażenie, że ta relacja bardzo szybko robi się bardzo intensywna, że ktoś będzie mieć problem, że on tyle wydaje na początkujących doktorantów. Pozwalał mi mieć biurko w swoim pokoju, zachowywał się jak taki nadmiernie entuzjastyczny przyjaciel, który już od razu twierdził, że jesteś fantastyczna, choć nie miał jak cię przecież poznać w 3 miesiące. I to jest ten moment, w którym w relacji romantycznej pada stwierdzenie, że ha, jesteś moją drugą połówką. Zazwyczaj w bardzo dziwny sposób i bardzo szybko. Kiedy dowiedział się, że ja dużo podróżuję, od razu powiedział, że och, w trakcie doktoratu to będę dużo podróżować. I niektórzy bardziej świadomi ludzie mówili, że on chyba nie wie, jak się zachować, czy ma się zachowywać jako szef, czy jak kolega. No ale w końcu on jest taki młody, taki zdolny, prawda? Więc no może nie wiedzieć, jak się zachować. Dziwne sytuacje, które odnotowałam. Przy swoich własnych nowych doktorantach potrafił powiedzieć, że inny profesor jest dziwny. Tak nie wiedział, co mu wypada powiedzieć, a co nie. Na czekoladzie potrafił przy nas swoją wówczas dziewczynę i ja was proszę, jak wierzycie w Boga, to się za nią pomódlcie. Potrafił ją obmacywać. Kolejny przykład braku wyczucia. Kiedy pojechałam na konferencję polonijną do Cambridge, dostałam tam pendrive'a w formie opaski i on bardzo się zainteresował tym pendrive'em. O, jaki super pendrive! Gdzie mogę dostać taki super pendrive? Czy muszę być Polakiem, żeby jechać na tę konferencję? I to jest przykład płytkiego mirroringu, czyli narcyz chce koniecznie pokazać ci, że jest taki jak ty chcesz, że tu czuje to co ty, ale w swojej płytkości jemu się wydaje, że kawałek plastiku to jest nie wiadomo co. 3 miesiące po rozpoczęciu mojego doktoratu umarł jego ojciec. Byłam wtedy w jego pokoju, on mi o tym powiedział. Powiedziałam, że mi przykro. Zaraz potem miała być duża konferencja w San Francisco. Ja się go zapytałam, czy w takim razie jedziesz do San Francisco? On się wstrzymał, jakby się zdziwił, po czym odpowiedział takim samym głosem, jakiego ja użyłam, że tak, jedzie do San Francisco. I co tu się stało? Wyczuł, że empatyzuje, zapamiętał reakcję i zapamiętał mój głos, żeby potem użyć odpowiedniego głosu w danej sytuacji społecznej, ale do głowy mu nie przyszło, że mógłby z powodu śmierci ojca opuścić konferencję. I zdziwił się, że ja tak od razu pomyślałam. Narcyzi zazwyczaj nie chodzą na pogrzeby i mają trudną relację ze śmiercią. Więc każdy przykład normalnej interakcji w podobnej sytuacji jest dla nich ważny, żeby go móc odgapić, żeby wiedzieć, jak się później zachować. Ale inna sprawa. Dlaczego w ogóle miałby o tym powiedzieć nowej studentce? To jest moim zdaniem za dużo. Znowu brak wyczucia granic, po czym powiedział mi, żebym nikomu o tym nie mówiła, czyli od razu na początku. Ja jestem w tym specjalnym klubie, co coś wie o jego osobistym życiu. I to jest element manipulacji. I teraz wiem, że no, wydaje się, że to są takie małe sytuacje, że jeżeli ktoś się zachowa dziwnie, no to niekoniecznie oznacza, że jest narcyzem. Ja tę sytuację analizuję z wiedzą, że akurat ta osoba ma zaburzenie. Powiem wam tylko, że kiedy coś podobnego się dzieje, ma się poczucie, że to jest coś dziwnego, coś jest nie tak, nie wiesz co, nie wiesz jak to ująć ani wyjaśnić, ale coś się nie zgadza. Potem zapominasz, bo niby nic takiego się nie stało, a narcyz zachowuje się normalnie, świetnie udaje, pracuje, jest czarujący. Co jeszcze robił? Nie chodził na imprezy, jeśli to nie były imprezy w jego domu, w jego własnym domu. Co więcej, komentował chodzenie na imprezy, na przykład na bal świąteczny ETH, w taki sposób, jakby to było coś głupiego. I jakby wszyscy ludzie dookoła się z nim zgadzali, że to jest coś głupiego. Na przykład, ech, moja dziewczyna chce iść, ale wiesz, rozumiesz. I tu taki drwiący uśmieszek i założenie, że och, tak, wiesz, rozumiesz. Założenie, że ja wiem, rozumiem.
Po prostu źle mu było patrzeć się na ludzi, którzy wygłupiają się i dobrze się bawią niezależnie od niego. Ale barbecue u niego w domu? O, na to zapraszał. To była impreza. Tak można, bo to jest u niego w domu. On jest gospodarzem. I teściowa, na takich imprezach teściowa mojego promotora nalewała mi sangrię. Tak, teściowa promotora, który teraz udaje, że ja nie istnieję. I który nalewała mi sangrię na jego prywatnym balkonie. Takie są granice narcyza. Inny przykład. Niestosowne komentarze u niego zazwyczaj dotyczyły ciążowych brzuchów. Wyobraź sobie, witać się z doktorantką. O, u nas wszystko dobrze. Oczywiście brzuch tej drugiej doktorantki rośnie i pokazywać rękami, jak rośnie. W ogóle nie był w stanie zrozumieć, że to chamskie. To już zwraca uwagę na czyjeś ciało, a jeszcze bardziej by mu do głowy nie przyszło, że jeśli zaczyna o tym rozmowę z kobietą, no to to są delikatne tematy. I on nie może wiedzieć, przez co ona przechodzi i czy na pewno chce słuchać o czyjejś ciąży, tak? Bo ostatecznie ani o życiowych problemach, ani o niepłodności, ani o poronieniach nie mówi się na kawie, no chyba, że w Holandii. Ale zazwyczaj jednak nie mówi się na kawie, ani nie mówi się kolegom z pracy i właśnie dlatego niektóre rozmowy trzeba przeprowadzać subtelnie albo wcale. I to jest już tak całkowicie poza percepcją narcyza, że to jest świat równoległy. Tego nie jesteś w stanie wytłumaczyć. Poza tym przecież wszystko musi być super, więc czemu mówisz o jakichś złych rzeczach? Dlaczego ktokolwiek miałby zakładać złe rzeczy? I przez to, że nie miał empatii, nie był w stanie wyczuć, co się dookoła dzieje, nie zwracał na to uwagi. Komunikacja niewerbalna nie istniała albo była bardzo toporna, tak jakby miał jakąś niepełnosprawność, jakby mu brakowało zmysłu. Potrafił komentować czyjeś zachowanie nad głową tej osoby, w grupie, w obecności tej osoby. O, ona jest dziwna. O, nie zrozumiesz tego. I to takim pogardliwym, prześmiewczym tonem. Dlaczego? No, ktoś zachowywał się inaczej niż on. Więc on zaczął się czuć niepewnie, że w ogóle można zachowywać się inaczej niż on. Więc szukał sojuszników, żeby tę osobę wykluczyć i żeby zaprosić ich do tego specjalnego klubu. O, patrzcie, ona jest dziwna, a my nie, my się zachowujemy tak jak szef. A jak mu to wypomnisz, to o, przecież to były tylko żarty. Musiałam się przenieść, bo komuś przeszkadzałam przed tym kominem fabrycznym. Przynajmniej nauczę się edytować wideo. Niestety jak ktoś mi przerywa, kiedy mówię o narcyzach, to jeszcze czuję się trochę źle. Gdzie tam byłam? Ach, że to tylko taki żarcik, tak. A w ogóle nie był zainteresowany innymi ludźmi. W ogóle. Tylko udawał, jeśli chciał ich wykorzystać. Zakładał, że wszyscy są tacy jak on. Ale żeby na przykład zainteresować się kimś, bo tak, o, grasz na saksofonie w wolnych chwilach. Nie, tego nie było wcale, ale bo było udawane. Projektował też swoje podejście do interakcji z ludźmi na innych, na przykład potrafił mi powiedzieć, dlaczego to robisz? Przecież ludzie cię nie zrozumieją. Dlatego, że on robi rzeczy tylko, jeśli ludzie go zrozumieją. Ja robię rzeczy dla siebie. Ja siebie rozumiem i to mi wystarcza. A to już przekracza pojęcie narcyza. Kiedy zobaczył gotów z festiwalu gotów pod zamkiem, mówił o nich pełen pogardy. Ci ludzie! No bo jak można ubierać się inaczej niż on? Przy okazji zakładał, że inni czują podobną pogardę. Nie wspominając już o bezdomnych w San Francisco. Okej, no ci bezdomni nieraz faktycznie nie dają sobie pomóc i lepiej z nimi nie rozmawiać, ale taka pogarda, jaka była w jego głosie, została mi w pamięci jako coś dziwnego. Kiedy na przykład powiedziałam, że chcę nazwać dziecko po jakimś bohaterze, wykrzyknął Superman! To jest jego pojęcie o bohaterach. Po czym stwierdził, że on kompletnie nie rozumie, jak można nazwać dziecko po kimś. Nigdy nie wypowiadał się o niczym, co nie dotyczyło jego samego. Kiedy świętowałam stypendium z ekonomii winem z Liechtensteinu, a zrobiłam to tylko dla mojego przyjaciela z Moskwy, żeby mu się milej zrobiło, to nie wspomniał ani słowem o tym, z jakiej okazji zaprosiłam ludzi na wino, tylko zaczął rozmawiać o swoich projektach, a moje stypendium zbywał tym samym drwiącym uśmieszkiem. Kiedy powiedziałam, że chcę znaleźć pracę w innej dziedzinie,
Jego twarz zmieniła się na całkiem martwą. Jakbym nic nie powiedziała. Kiedy ktoś go skrytykował, a dla narcyza krytyka to może być oddychanie w złym momencie. Ale w tym przypadku mój przyjaciel z Moskwy odpisał w mailu grupowym, że nie zgadza się z jedną małą rzeczą w popularyzatorskim artykule. Więc kiedy ktoś go skrytykował, nawet jeśli to nie było nic takiego, nawet jeśli miał rację, nawet jeśli normalny człowiek nie uznałby tego za krytykę, to narcyz zaczynał obgadywanie tej osoby za jej plecami. Mój przyjaciel z Moskwy, Aleksiej, wcześniej był dla niego niesamowity, bo tak świetnie programuje. Ale po tym, jak Aleksiej napisał w mailu, że mój promotor nie powinien być aż tak entuzjastycznie nastawiony do tego artykułu i że miesza terminy, o, to już nikt nie wie, co on tam pisze, zawsze można go wymienić. Oczywiście Aleksiej sam nic o tym nie wiedział, to wszystko było za jego plecami. W korespondencji mailowej jego maile zawsze zaczynały nowy temat. Jeżeli mieliśmy jakiś sznurek, jakiś thread, to nigdy nie odpowiadał pod spodem, zawsze zaczynał od nowa. Na obronie potrafił powiedzieć, no, trzeba założyć togę z szacunku dla kandydata. Ale kiedy jeszcze nie miał prawa do noszenia togi, przychodził na obronę bez krawata. Powiedziałam mu, okej, mówisz o szacunku dla kandydata, ale 2 lata temu na obronie, kiedy jeszcze nie miałeś togi, to nie włożyłeś krawata. On na to, bo nie lubię krawatów. Choć bądźcie pewni, że na swój własny wykład inauguracyjny krawat założył. Powie wszystko to, co należy powiedzieć. Doskonale wie, co komu kiedy ma mówić, ale nie będzie umiał się zachować. Zasady, które wszystkich dotyczą, jego nie dotyczą. Kiedy ja i moja koleżanka próbowałyśmy się wykręcić z dydaktyki na ostatnim roku, napisał w naszym imieniu bardzo pasywno-agresywnego maila do szefa nauczania. W tym mailu kłamał, że jesteśmy zdesperowane, że uważamy, że nie skończymy na czas. Żadna z nas nic takiego nie powiedziała. Kłamał też, że piszemy do niego rzeczy, których nigdy nie pisałyśmy. Patrzymy się na siebie zdziwione. Ale jak to? On tak kłamie tylko po to, żeby coś załatwić? Mówię, że no nie sądziłam, że jest aż takim graczem. A spróbuj się skonfrontować, że pisze nieprawdę. Ale o co ci chodzi? Ja tylko chciałam coś załatwić. Nie będzie miał żadnego poczucia dyskomfortu, że skłamał. Przecież tak się robi. Przecież wszyscy tak robią. Kiedy wspomniałam, że był dziwnie pasywno-agresywny i aż się źle poczułam czytając to, co on napisał, to usłyszałam od ludzi z grupy, a on tak ma. Kiedy zwróciłam mu uwagę, że nie każdy odpisał na ankietę na Doodle przy wybieraniu miejsca na obiad grupowy, więc może lepiej by było wysłać maila, zaczął krzyczeć, zaczął się desperacko bronić. Zasugerowanie, co mógłby zrobić inaczej w organizacji obiadu przez internet, odebrał jako krytykę. Miałam oczy jak spotki. Krzyczał, że nie chciał ludzi denerwować mailami, tu tłumaczenie, ja go denerwuję, i że przecież jak ktoś chciał odpowiedzieć, to odpowiedział. Byłam całkiem zbita z tropu. Miałam wrażenie, że się duszę i że nie rozmawiam z człowiekiem. I na koniec. Wszystko musiało być super, pozytywnie, fantastycznie. O, masz problem? Zignoruj to, dasz radę. O, nie możemy dalej poprawić modelu? To znaczy, że skończyliśmy, fantastycznie. O, zepsułam? Zamiatam to pod dywan, to wina wszystkich innych. Ale o, jak super, tyle się po drodze nauczymy. Nie dostaniesz od niego prawdziwego feedbacku jako student, bo wszystko musi być pozytywne. Jeśli nie jest, to znaczy, że ty jesteś do niczego, on jest do niczego i cały świat jest do niczego. Wszystko ma być super. On nie przeprosi, bo wszystko jest super. Tylko ty jesteś dziwna. Sugerujesz, że coś nie jest super? Jak możesz go krytykować? Ojej, coś chyba jednak nie jest tak całkiem super. To w mailu doda 10 uśmieszków, żeby jednak było super. Bo inaczej być nie może. Bo jeśli nie jest super, to on jest bezwartościowy. Nie da się pracować z 4-latkiem, słuchajcie, i doktorant potrzebuje konstruktywnej krytyki. Dla narcyza taki koncept jak konstruktywna krytyka nie może istnieć. I teraz, dlaczego jestem w Belgradzie?
Wspomniałam o tym, jak przeżarta polityczną poprawnością jest akademia, jak mój promotor był narcyzem, jak to poczucie sprowadzenia do przedmiotu jest podobne do tego, co robią z człowiekiem systemy totalitarne. Napisałam na tej podstawie plan badawczy i jestem w drodze do Alabamy na Research Fellowship. Czekam, aż w Serbii przestanie mnie obowiązywać zakaz wjazdu do Stanów. Mam nadzieję, że znajdę lot. Jeżeli nie, będę kombinować dalej. I przez 1,5 miesiąca, oby w lecie, mam nadzieję, że mnie wpuszczą, będę zajmować się psychologią polityczną. O czym opowiem? Więc właściwie jestem w Belgradzie, bo mój promotor był narcyzem. W następnym odcinku o tym, jak się relacja z narcyzem psuje. Też dokładnie.